Cześć, witam Ciebie serdecznie, ja mam na imię Kuba i zapraszam do oglądania poradnika z Fishing Planet. Poradnika dla osób początkujących, w którym odpowiem Ci na najczęściej zadawane pytania. Również te przez graczy, którzy piszą często na czacie, mając z czymś problem. Mam nadzieję, że uda mi się rozwiązać Twoje problemy i odpowiedzieć na te rzeczy, które być może Ciebie nurtują, że znajdziesz je w tym poradniku. Jak i również opowiem Ci o najczęściej popełnianych przez graczy błędach. Więc nie pozostaje nic innego, jak zaczynamy. Moi drodzy, zaczynasz przygodę z Fishing Planet. W ogóle, co to jest Fishing Planet? Jest to bardzo fajny symulator wędkarski, w którym darmowy, co jest bardzo ważne, jest darmowy, więc, dlatego że jest darmowy, to z miłą chęcią mogę Ci go polecić. Nie wydałem na niego do tej pory ani złotówki. Wydaje mi się to fajna, fajny symulator, fajna gra, w którą możesz sobie włączyć po prostu wieczorkiem dla relaksu i połowić ryby. Z tego co widzę, to bardzo dużo też dziewczyn w to gra, nie tylko panowie. Także tyle tytułem wstępu. Pierwsza zakładka to Glob. Jak oczywiście u ciebie będzie wyglądało to inaczej, bo zwróć uwagę, że mam 25 poziom. Zawsze tam, gdzie jest ta gwiazdeczka i, i, i cyferka za tym. To znaczy, jaki masz poziom, czy od jakiego poziomu możesz w sklepie coś kupić. No i będąc na poziomie do 20, załóżmy, do 20, myślę, że nawet do 30 tak naprawdę, wielu graczy popełnia jeden podstawowy błąd, taki bardzo mocny błąd. Ja na szczęście tego błędu nie popełniłem, ale widzę że wiele osób ten błąd popełnia, przez co ma problem z rozwojem tej grze, przede wszystkim z pozyskaniem środków. Jaki to błąd? A mianowicie taki, że... Kiedy odblokowujesz kolejne levele, odblokowują ci się z danym levelem różne inne miejscówki. Jak widzisz, u mnie jest ich odblokowanych bardzo wiele. I może zdziwić się to, co powiem, ale tutaj, w tym obszarze kuli ziemskiej, ja byłem tylko na samotnej gwieździe. Innych miejscówek nie odwiedzałem. Więc, błędem według mnie, który popełnia wiele osób, jest to, że. Kiedy odblokowuje wam się ten level, za wszelką cenę idziecie na kolejną miejscówkę, uważając, że to jest jakaś nagroda i że musicie tam pójść, żeby dostać kolejne nagrody. Oczywiście pewnie są jakieś misje z tym związane, natomiast na początkowym etapie to nie ma sensu i zaraz ci to bardzo prosty sposób udowodnię, klikając chociażby na skalne jezioro. Zobacz, tutaj aby wejść, łowić i to mówimy o każdym wejściu, płacisz 2000. Powiem Ci szczerze, że mając 14 tysięcy uzbieranych pieniążków, mi by było szkoda, yy, na sam koszt podróży wydać 2000, a to nie jest jedyny wydatek, bo również jest licencja. Sprawdźmy, ile licencja zaawansowana kosztuje. No, moi drodzy, 600. Więc no, jak już nie trudno się domyślić, to 2600 za wszystko musiałbyś zapłacić, co jest według mnie totalnie bez sensu. Yy, oczywiście wyjątkiem tu mogą być Czechy. Jak widzisz kulę ziemską, sobie obracasz i wybierasz miejscówki. Jeżeli chcesz bardziej realnie łowić przystań, rybacka leśna willa w Czechach, która jest za 120 i to jeszcze Ci się opłaci. Ale cały czas namawiam Ciebie do, do po prostu przeliczenia, bo nie oszukujmy się. Na początku, jeżeli chcesz się rozwinąć, chcesz wbić szybko level, chcesz oczywiście mieć lepszy, lepszy sprzęt, to potrzebujesz pieniędzy. I nie mówimy tu o realnych pieniądzach, które masz przelewać w grę. Bo oczywiście taka opcja też jest jako w opcji premium, ale ja tutaj omawiam... Stricte darmową wersję, w której nie wydajesz realnych pieniędzy ani złotówki, i wszystko, co będę mówił, co dotyczy kupowania czegoś w grze, dotyczy pieniędzy, które są w grze, które zarabiasz przez to, że łowisz ryby. Bo może zacznijmy od tego, że polega to na tym, że łowisz siatkę ryb, którą sprzedajesz, za to dostajesz pieniądze i tak inwestujesz w kolejne sprzęty. Więc, jeżeli chcesz się rozwijać, wiadomo, że musisz mieć coraz lepsze wędki, coraz lepszy sprzęt. Na co? Na to potrzebujesz pieniędzy, więc według mnie, na początkowym etapie, gdzieś tak do 30 poziomu, wydawanie 1000, 2000 czy 4900, czy tu już w ogóle nie mówię, 7800, po to, żeby tylko wejść na jakąś miejscówkę, jest po prostu bez sensu i dołożysz do interesu. I wiele ludzi niestety tak robi, często po prostu im te pieniądze się kończą, nie rozwijają się. Jeżeli tu bym miał wydać 7800 na poziomie, na którym jestem, na 25. Jeśli miałbym wydać 7-800 po to, żeby sobie tylko tam iść do jeziora Biały Łoś, to ja szczerze mówiąc wolę za te pieniądze kupić fajną nową wędkę, która będzie lepsza od wędki, którą posiadam. Więc to też masz temat do przemyślenia. Na tym globie również wróćmy do Samotnej Gwiazdy. I tu jest też dla jasności, sam jeżeli chcę zarobić szybko pieniądze, o tym będzie zresztą osobny poradnik, bo to jest temat na osobny poradnik, ale w jednym skrócie, jeśli chcę zarobić szybko pieniądze, to sam zaglądam do samotnej gwiazdy, często tam zaglądam, mam tam kilka miejscówek. Uwierz mi, że się to jeszcze nie znudziło, bo jest tam tyle opcji do roboty, że nie będzie to wcale takie monotonne. Polecam Tobie również, właśnie a propos tego najczęściej popełnianego błędu przez ludzi, czyli odwiedzania różnych miejscówek, które są zbyt drogie, a pamiętaj, że ten pieniądz, który tutaj jest napisany, na przykład te 2000, Wydajesz za każdym razem, kiedy masz wejść na jezioro. Tutaj w samotnej gwieździe masz zero, więc możesz sobie wchodzić, wychodzić i tak dowoli. Natomiast w każdym innym za każde wejście płacisz. Jeżeli wyjdziesz, chcesz wejść ponownie, również musisz zapłacić. To nie, nie jest tak, że będzie za darmo. Absolutnie nie. Drugą rzeczą jest oczywiście licencja. To jest rzecz bardzo ważna. Skupmy się może na tej samotnej gwieździe i co do niej będę się odnosił, bo to jest fajny sposób na zarobek. Skupmy się na samotnej gwieździe. Więc, jak wiesz, koszt podróży jest za darmo, więc już wiesz, że to się opłaca. Natomiast musisz kupić licencję zaawansowaną. Ona kosztuje 200, więc jest bardzo tania, polecam. Dlaczego tą licencję musisz mieć i czemu ona jest taka ważna? Bo, jeżeli masz licencję podstawową, to tak naprawdę wszystkie ryby, zresztą tu masz to napisane, bas plamisty, czyli najważniejsza ryba, która daje najwięcej XP i najwięcej pieniędzy, bardzo dobrze płatna, w ogóle basy medalowe. Są świetnie płatne, to jest do tej pory najlepsze ryby, jakie tutaj spotkałem na tych łowiskach, na których jestem. To są właśnie basy. I są bardzo proste do łowienia, tak naprawdę, nawet na spławik na początku. Także, jeżeli nie miałbyś licencji zaawansowanej, no to musisz te ryby wypuścić. Oczywiście, możesz podjąć ryzyko, tam ci się pojawi komunikat, że masz tą rybę wypuścić. I dostajesz karę 100, 100 powiedzmy złotych, jeśli to. i ani ryby nie zatrzymasz, ani nie dostaniesz za to pieniędzy, jeszcze dostaniesz karę. Więc lepiej, myślę, te 200 wydać. Tym bardziej, że w możesz brać w licencji zaawansowanej udział w połowie nocnym, który też jest bardzo, bardzo ważny. Co tu jest takiego jeszcze istotnego? Patrząc pod, pod zakładkę Glob na samym początku, właśnie. Przykładowo, samotnej gwiazdy czy leśnej willi w Czechach, zawsze masz coś takiego jak prognozę pogody. Tu ten wykres będzie ci pokazywał, kiedy ryba po prostu najbardziej bierze. Kiedy masz tą tendencję spadkową, wtedy ryby biorą mniej. Nie zawsze musi to być wyznacznikiem. W przypadku samotnej gwiazdy, gdzie łowisz nas pławik, basy będą brały ci prawdopodobnie cały czas, ale jeżeli zależy Ci na czasie i chcesz jak najszybciej nałowić całą siatkę ryb, no to jak widzisz, zawsze standardowo zaczynamy od rana, od piątej. W większości przypadków, od piątej, tak jak w świecie realnym, po prostu ryby bardzo dobrze biorą. No tu jest jakiś tam wyjątek tego dnia, że dopiero niby od tam 11 zaczynają brać do 19 .00. natomiast bardzo ważna rzecz tego Ci teraz nie pokażę, bo to byśmy musieli już być nad wodą raz w ciągu doby tej doby w grze tego Twojego pobytu nad wodą możesz przesunąć ten czas czyli na przykład no na przykładzie tego tutaj wykresu, który mamy pójdę, łowię ryby łowię od 5, załóżmy do 9 .00. mija 9 widzę, że ryby biorą mi słabo to mogę wciskasz te, tylko musisz mieć wszystkie wędki złożone. Tam ci komunikat wyskoczy z podpowiedzią, ale ja już ci to mówię takiego Protipa, składasz wszystkie wędki, masz je w ręce e, lub w plecaku, wciskasz te i możesz sobie wtedy ten czas przesunąć. Na przykład, no w tym przypadku mówię na przykładzie tego wykresu, ja bym przesunął, no powiedzmy, jeżeli by mi tu po 9 przestały brać, no to bym przesunął tak na 17, gdzie jest tendencja wzrostowa albo chwilkę przed. I to możesz wtedy bez problemu zrobić, robisz to za darmo. Jeśli oczywiście masz konto premium, to płatne konto, płatne realnymi pieniędzmi z twojego konta bankowego, możesz to więcej razy przesuwać. Natomiast ja mówię o wersji darmowej cały czas. Także ten wykres jest dla Ciebie podpowiedzią, i to jest też częste zadawane pytanie w grze, jak widziałem, często gracze pisali, czemu mi nic nie bierze? Co trzeba zrobić, żeby mi coś brało? To jest jedna oczywiście z odpowiedzi na to pytanie, dlaczego nic nie bierze? Właśnie to, że że jest tendencja spadkowa. Tutaj czasami ktoś może zacząć dzień od 5, być świadomy, że od rana ryby biorą, nie patrząc na wykres, a jak widzisz, jest to jedna z możliwych gorszych pór i tutaj dopiero o 11 się zaczyna. Także zawsze patrz na wykres, kiedy, kiedy masz iść na no, daną miejscówkę. Masz jeszcze oczywiście gatunki ryb, zawsze w każdej miejscówce, czy to w Leśnej Willi w Czechach masz bardziej oczywiście europejskie ryby, takie jakie mamy w Polsce, Szkoda, że oczywiście twórcy nie stworzyli tutaj jakichś polskich również zbiorników. Być może z czasem się pojawią. Natomiast patrząc na tą, na tą, na tą samotną gwiazdę, masz tutaj basy różne, które możesz śmiało łowić na. Na to, co masz na początku na levelu. Ja Ci szczerze polecam basy łowić. Myślę, że bez problemu, złowisz na ser, bez problemu oczywiście na robaki, chociaż w przypadku robaków niestety często wzdręgi biorą. Których bardzo nie lubię, bo to są pizderytka straszne, małe, po 100 gram często się trafiają. To jest w ogóle masakra, więc bardziej bym Ci polecał na przykład łowić na psią karmę. Ale o tym też w następnym poradniku odnośnie typowo samotnej gwiazdy. Bas plamisty, czyli ryba, która daje najwięcej tego XP i najwięcej pieniędzy, tego basa, albo możesz łowić na spławik na e, no, kilka tutaj rzeczy, które nie są do końca tutaj. Nie, są opisane. Ok, są opisane i sprawdzone przeze mnie. Faktycznie mam sprawdzone i tak basa plamistego. A nie, przepraszam, teraz e, nie kliknąłem, ale no nie są, nie opisali. No nie opisali e, basa plamistego łowie na coś zupełnie innego. To od razu wam powiem. To będzie w osobnym, osobnym poradniku. Buffalo możesz jak najbardziej złowić. Natomiast od razu ci mówię raz możesz złowić żeby misję zaliczyć. Dostać tam jednego bitcoina w prezencie bo za realizację misji dostajesz te bitcoiny które są te złote monety. Natomiast nie polecam ci łowić basa, Buffalo mało tłustego. Dlaczego? Dlatego że to jest ryba powyżej kilograma niby fajnie ale tak w siatce zajmuje dużo miejsca. Jest rybą za którą dostajesz bardzo mało XP. No i przede wszystkim jest ryba, o którą dostajesz dwa razy mniej pieniędzy przy sprzedaży niż za jakiekolwiek basy i inne tego typu ryby, tak? Sumik kanałowy też tutaj łapie bez problemu znam miejscówki, o tym będzie w następnym odcinku, no i szczupaczki. Ale to tutaj możesz sobie poczytać, na co te ryby biorą i tym się wtedy sugerować. No byśmy mieli tutaj wszystko, jak klikniesz podróż i idziemy do, do samotnej gwiazdy łowić ryby, ale my przenosimy się, kochani, do ekwipunku, bo to jest twój cały podstawowy, podstawowe narzędzie, na którym operujesz i od tego zależy, czy złowisz rybę, czy nie. Zacznijmy od jednej rzeczy. Tutaj się przyznaję, że sam po prostu nie wiedziałem, nie wiedziałem o co chodzi. Jak widzisz u mnie, tutaj są cyferki, to jest liczba wędek. 1, 2, 3, 4. Mam cztery wędki, tak naprawdę mam 5. Na początku patrzyłem tam na innych filmikach i jakby nie rozumiałem tego w ogóle, bo nikt o tym nie, nie mówił. Nie rozumiem, dlaczego ktoś tam ma tutaj właśnie kilka cyferek, ja kupiłem drugą wędkę, a mam nadal jedną. Że nie mam dwóch, tylko mam jedną. I co ja mam zrobić, żeby drugą wędkę stworzyć? No właśnie, moi drodzy, bo to ile tutaj będziesz miał numerków, zależy od tego, jaką, jaki masz pokrowiec na wędki. No niby oczywiste, ale okazuje się, że można się na tym po prostu wyłożyć. Co to oznacza? To oznacza, że ja mam po prostu pokrowiec na wędki, który mieści cztery wędki, cztery kołowrotki, jeszcze cztery żyłki. Na razie oczywiście innego nie kupuję, bo go nie, nie wykorzystam. Mógłbym już na pięć wędek, ale wiem, że go nie wykorzystam, bo podpórkę mam tylko na dwie wędki. Tutaj właśnie jak klikasz na ludzika, pokazuje Ci, co posiadasz. I tutaj ja ci powiem tak, mam na początku. Na pewno warto. Bo standardowo, zaczynając, masz pod ten, ten pokrowiec na jedną wędkę, warto jednak w miarę levelów, jak to się odblokowuje, przejdziemy zaraz do sklepu, to ci pokażę. Jednak kupować sobie pokrowiec na dwie wędki, później na trzy wędki. I oczywiście to, co ci już jest niepotrzebne, co, co już wiesz, że nie będziesz używać, to sprzedajesz. Oczywiście sprzedajesz to za jakieś tam grosze, marne grosze, ale zawsze jakiś tam pieniążek się za to zwraca. I przede wszystkim nie zajmuje to miejsca w magazynie. Tak samo mniej więcej, polecałbym ci siatkę. Na początku standardowo masz chyba 2 kg, później od trzeciego levelu masz, możesz kupić 4 kg. Później, jeśli dobrze pamiętam, jest 7,5 kg, 12 kg. Przez te etapy przechodziłem. Po kolei tą każdą siatkę zmieniałem, bo na początku jest to najważniejsze. A później jest 25 kg i uwaga bardzo ważny błąd, często błąd popełniany już przez ludzi, którzy pewien level osiągają, że mając siatkę 25 kg, odblokowuje ci się siatka 30 kg i ty ją kupujesz. To się nie opłaca. Zwróć uwagę, zaraz tam przejdziemy do sklepu, ci pokażę. Stosunek ceny i tak dalej, to jest tylko 5 kg. Według mnie lepiej poczekać te dwa levele wyżej i kupić już siatkę 40 kg, czyli taką, jaką ja mam. A na 20, i tak zrobiłem. Oczywiście tak zrobiłem. Nie kupowałem siatki 30 kg. To mi się mega, mega sprawdziło. Um, no bo sobie po prostu na tej 25 kg trzepałem ryby e, w samotnej gwieździe, tej darmowej miejscówce. Z czasem, jak oczywiście odblokuję, to możesz sobie kupić podpórkę na wędki. Dzięki czemu jedna wędka no na początku, będziesz mieć na jedną wędkę na, na, na niższym levelu, jedna wędka będzie sobie śmiało mogła być na podpórce, a drugą będziesz mógł, mogła korzystać na przykład zrzucając na spławik czy, czy, czy na spinning, w zależności jakie wędki złożysz. Jest jedna oczywiście rodzaj podpórki, której nie polecam. Kupiłem, wydałem na to niepotrzebnie kasę i uważam, że zmarnowałem kasę, bo ta podpórka się nie nadawała do łowienia, po prostu była wkurzająca. I bardzo ważny myk, bo czasem chcąc włożyć coś do plecaka, to tutaj gdzie jesteśmy, to jest plecak w ekwipunku. Czyli to jest to wszystko, co masz do dyspozycji, będąc na rybach nad jeziorem, tak? Masz tu, widzisz, na dole ograniczone miejsce. Tu jest napisane, kołowrotki mam 4 na 4 czyli już piątego kołowrotka nie mogę włożyć do plecaka. Żyłki mam 2 na 7 akurat więcej nie potrzebowałem, więc mam dwie. Natomiast mógłbym jeszcze 5 żyłek włożyć. Różnego rodzaju zanęty czy haczyki mam 33x43, czyli jeszcze 10 mógłbym włożyć. Natomiast, no i tutaj są chyba zanęty, mam 0, no bo wyciągnąłem, bo akurat teraz zanęt nie potrzebuję. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest właśnie to pudełko, jak widzisz. Pudełko, które mieści w moim przypadku 25 przynęt. To pudełko sprawia, że w plecaku masz 25 miejsc wolnych, dzięki czemu możesz inne rzeczy włożyć do plecaka. A nie, nie tylko te przynęty. Tak naprawdę mogę wszystkie możliwe przynęty, jakie bym tylko sobie chciał, powrzucać. I tu ci pokażę na przykładzie wędki, oczywiście, żebyś widział. Proszę bardzo, zobacz, ile mam przynęt. Krwi... To oczywiście nie każda będzie dostępna na danym levelu, na którym jesteś. One się odblokowują z czasem, ale chcę ci pokazać, że mi się to pudełko jak najbardziej sprawdza. Zobacz, ile mam przynęt. Kulki, kaszymannej, pęczak, pianki. Cała masa. Cała masa tutaj mogę sobie jeszcze dużo podokładać. E... Właśnie, tak już tu jesteśmy. Kłębek żyłek wędkarskich i chwast. Też o tym wcześniej nie wiedziałem i ja to wyrzucałem. Okazuje się, że również jest misja, gdzie masz zebrać tam pięć takich rzeczy. To ci coś daje. Na przykład tutaj, jeżeli chciałbyś szalono-okiego bufalo złowić, to zatrzymanie tego ma sens. Później to się chyba z plecaka usuwa, jak już te pięć złowisz, ale to wykorzystujesz. Także jeżeli ci pokazuje jakieś śmieci złowisz czy coś i możesz to zatrzymać, Zatrzymuj, ale no niestety minusem tego jest to, że tak ten kłębek żyłek wędkarskich również zajmuje miejsce w plecaku, więc żeby włożyć te, te żyłki musiałem coś z plecaka po prostu usunąć. Tu masz oczywiście też pokazane, jak jest wędka skonfigurowana, natomiast tego nie będę w tej chwili omawiał, bo temat konfiguracji wędki, myślę, to jest zupełnie osobny odcinek, gdzie trzeba krok po kroku na wiele szczegółów złożyć, zwrócić uwagę. Natomiast jest kolejna rzecz, Trzecia rzecz, może nie tyle błąd, co najczęściej zadawane pytanie. Widziałem wiele razy, wielu z Was w grze na czacie takie pytanie zadaje. Zobaczcie, idziemy nad wodę, prawda? I łowimy ryby, i często w grze ktoś pytał, gdzie jest magazyn. No właśnie, bo ktoś tam chodził po, pod wodą i to wcale nie jest śmieszne, bo yy, może jest to zabawne w jakiś sposób, ale nie ma się aż tak śmiać z tego. Kto, widziałem jak kolesie po prostu, którzy pisali na czacie, ktoś im tam nie odpisał, e, chodzili po jeziorze, tam po tych budkach, które, które stoją i myśleli, że tam jest magazyn. Wcale się nie dziwię, no bo dom wygląda jak magazyn. A to wychodzi o coś innego, kochani. E, przyrównajmy to troszeczkę do świata realnego. Tu jest zrobione bardzo realistycznie. Dom to jest tak, jak naprawdę byłby twój dom. Dom to jest ten magazyn, bo często kupując coś w sklepie, będziesz mieć napisane, ten przedmiot został umieszczony w magazynie. W magazynie, czyli w domu. Nie wiem, czemu oni inaczej to nazwali, bo przecież mogło być napisane, ten przedmiot został umieszczony w domu i ludzie by nie mieli z tym problemu. Jest to inaczej nazwane, w każdym razie chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że dom to jest po prostu magazyn. I przyrównajmy to po prostu do świata realnego, to ma... Takie odzwierciedlenie, bo jeśli miałbyś, czy miała jechać na ryby, pakujesz wędki do plecaka, do, 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 do torby, tak, pakujesz przeróżne żyłki, czy przynęty, haczyki, wszystko bierzesz do plecaka i jedziesz nad wodę łowić ryby. No i w momencie, kiedy byś zapomniał, czy zapomniała w swoim realnym domu coś do plecaka spakować, to wiadomo, że nad wodą nie będziesz mieć do tego dostępu, no bo jak, no nie teleportujesz się do domu. I tu jest zrobione właśnie na tej samej zasadzie. Także pamiętaj, że plecak to jest to wszystko, co będziesz mieć przy sobie do dyspozycji podczas łowienia ryb, a dom to jest to jakby Twój taki magazyn, do czego Masz tylko dostęp po wyjściu z łowiska. Jeżeli nie jesteś na łowisku, ja teraz nie jestem, bo nie weszliśmy łowić ryb, to. Ten dom jest nam dostępny. I zanim wybierzesz się na łowisko, w przypadku szczególnie tych płatnych łowisk, no bo w przypadku samotnej gwiazdy to nie ma problemu, tam nic nie płacisz za wejście. Ale jeżeli już są łowiska typu Czechy na przykład, bo na Czechy bardzo lubię, one są tanie, no ale jednak 100 zł za każde wejście musisz zapłacić. Powiedzmy, tak, tak nazwałem 100 zł w tej walucie. Czyli 100 zł musisz zapłacić, więc będzie to strata po prostu pieniędzy, jeżeli zapomnisz czegoś. Więc warto wcześniej zastanowić się 10 razy. Co potrzebujesz. I co bardzo ważne, często może ci się pokazać komunikat. Nie wiem, czy uda mi się to Tobie zademonstrować, a poprzenoszę sobie żyłki, na przykład, cokolwiek tutaj mam. Poprzenoszę. Będę miał bałagan w plecaku, ale poświęcę się do nagrania odcinka, bo chcę Ci zademonstrować, że może pokazać Ci za chwilkę komunikat, że plecak jest pełny. No nie wiem, ciężarek jakiś. Haczyków bym nie chciałbym się balizel zrobił, a niech będą te. Jeżeli, widzisz, przenosisz po prostu daną rzecz do plecaka w taki sposób, jak robię. Chwytasz i przenosisz na plecak. Natomiast, tak jak Ci mówię, jeżeli o, widzisz, plecak jest pełny, to właśnie po to przenosiłem, żeby Ci to zademonstrować. I w tym momencie nie wiem, czy całkowicie widzisz, nawet nie przeniosę zanęty, bo plecak jest pełny i koniec. Za... W plecaku miejsce zostało całkowicie, chodzi ogólne wszystkie rzeczy, 43 na 43. Także Oczywiście później możesz kupić większy plecak i ten, ale ja póki co no nie mam większego plecaka, bo też jeszcze mi było na to szkoda kasy. I zresztą nie, 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 nie jesteś w stanie tego wykorzystać, i tu jest jakby kolejny błąd. Chyba już czwarty błąd, jaki wiele osób popełnia. To jest za wszelką cenę kupowanie nowego przedmiotu, tylko dlatego że on się pojawił z następnym levelem. To czasami jest błędem, bo tracisz na to pieniądze. Czasem czegoś nie potrzebujesz, i ludzie wydają pieniądze. Oczywiście te pieniądze z gry. Na coś, czego nie potrzebują, czego nie wykorzystają w danym momencie z jakiegoś tam względu, ale kupują tylko dlatego, że to się odblokowało z kolejnym levelem. Także też zakupy w sklepie powinny być przemyślane, szczególnie że pamiętaj o tym, co mówiłem na samym początku. Ty masz to traktować jak biznes. Oczywiście łowienie ryb ma być przyjemnością i tak dalej, to ma być relaks, ale tutaj, aby się rozwijać, aby ten relaks rozwijać, to jest też również porównanie do świata realnego. No, bo chcąc jechać na ryby w realnym świecie, musiałbyś wydać realne pieniądze, kupując wędkę. Chcąc łowić większe ryby, musiałbyś kupić większą wędkę, prawda? I tak samo jest tutaj. A żeby mieć te pieniądze w grze, na lepszą wędkę musisz je po prostu zarabiać. Więc jak najmniej zbędnych wydatków. O tym za chwilkę będę też jeszcze dalej mówił. Także te numerki tutaj 1, 2, 3, 4 to są moje wędki. I jest to zależne od tego, ile, ile, ile torba na wędki mieści tych wędek. Także u mnie są cztery, dlatego są cztery. Tak naprawdę, tak jak mówiłem Ci, mam pięć wędek. Widzisz, tu mam jedną wędkę, która jest w domu, bo w plecaku już się nie mieści. Tutaj jest też kolejna rzecz, ale to jest też temat na osobny odcinek, to są przepisy. Bo jeżeli zaczniesz łowić na wędkę, ja tutaj mam akurat z ciężarkiem, ale to taka, taki, taki tylko mały protip szybki, o tym też w następnym odcinku. Jeżeli jedziesz na przykład na Czechy łowić karpie, Fajnie sprawdza się tutaj zamontować koszyczek, koszyczek zanętowy, w który wkładasz zanętę, no i łowisz wtedy więcej karpi. To, to jest, mówię, temat na osobny odcinek, natomiast do czego zmierzam? Jeżeli tu masz te zanęty i tą zanętę po prostu przeniesiesz do koszyczka, teraz mi się nie przeniesie, bo nie mam koszyczka, tak? Ale przeniesiesz do tego koszyczka, będąc nad wodą, to możesz zrobić tylko będąc nad wodą. Teraz nawet zobacz, jesteśmy w domu, ja w tej chwili tego nie zrobię. Bo bardzo ważna rzecz, i to też wiele osób nie zdaje sobie sprawy, to jest kolejny błąd. Piąty błąd, jaki najczęściej popełniacie, co też widziałem, piszecie na czacie często. Z czego nie zdaliście sobie sprawy, też ten błąd popełniłem. Nie byłem tego świadom. Ale ma to też odniesienie do świata realnego. Na czym to polega? Wkładacie tutaj sobie koszyczek. Ja mam mówię, yy, ale dla przykładu wam pokażę. Gdzieś ten koszyczek tu był, bo go przenosiłem. A to nie jest chyba ta wędka. No, zgubiłem koszyczki, dobra, nieważne. Yy, prawdopodobnie miejsca nie mam. A bo w domu byłem, okej, okay. dobra, 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 bo byłem w domu. Widzicie, zawiesiłem się, pomylił mi się dom z yy, plecakiem. W plecaku mam koszyczki. Proszę bardzo, koszyczek 30-gramowy cyk. I koszyczek na zanętę, tak? I teraz załóżmy, chciałbym tą zanętę, słuchajcie, wrzucić do koszyczka. Wystąpi komunikat, że musisz być nad wodą. No więc właśnie, idziesz łowić ryby. Jesteś już nad wodą, wtedy pierwsze, co robisz to mieszasz zanętę. Żeby ona była, ona się automatycznie będzie ładowała, więc tylko musisz ją zmieszać. Ale w czym jest cały problem? Że jeśli to wrzucisz w taki sposób, jak ja robię teraz, to wrzucić całą tą zanętę, którą masz, której prawdopodobnie nie wykorzystasz. Bo prosty przykład. Ja mając siatkę 40-kilogramową... Nie wykorzystam kilograma zanęty, wykorzystam połowę tego. Czyli jakby druga połowa idzie do kosza, bo w, w, wiele osób o tym też nie wie. Kiedy wychodzisz z nadwody, z łowiska, czyli przykładowo jedziesz na Czechy łowić karpie, na dzień dobry robisz sobie zanętę i łowisz karpie. Masz siatkę, nie wiem, 7-kilogramową, 12, to niech będzie, że masz nawet siatkę 40-kilogramową, tak jak ja. W momencie, kiedy to po prostu tak przeciągniesz tutaj, zmiesza Ci się ta zanęta cała, Wykorzystasz z niej tylko połowę. Druga połowa będzie wyrzucona. Jak widzisz, u mnie tak nie jest, no bo tu jest kilogramowa, a tu są jakieś dziwne gramatury. Widzisz? Dlatego, że odkryłem sposób, jak to robić. Masz takie coś jak pusty przepis. A tu oczywiście możesz sobie go nazwać, tak? Dodajesz na przykład jedną zanętę, przeciągając i zobacz. Nie dodajesz całej, bo wtedy byś 100%, czyli 100% u mnie to No dobra, teraz mógłbym dać 100%, bo to jest. Tu są gramy, tu są procenty, czyli 300 gram wiem, że wykorzystam, czyli pół kilo. Chodzi mi o to, ale pokażę Ci na przykładzie mikstury, która ma yy, kilogram. Widzisz, to jest pełna kilogramowa torba mikstury. Wiem, że przy siatce 40-kilogramowej nie wykorzystam całości, a wykorzystam połowę. Czyli ustawiam sobie na 500 gram. Tam nie chodzi o jednego grama, tak? Ale generalnie tak w połowie. Niech będzie nawet tyle. I wtedy sobie robię dodaj. Tu akurat mogę miksturę przygotować, a ją potem wykorzystać. Tak samo zobacz, tu jest jakiś dodatkowy składnik, tego akurat daje dużo i automatycznie woda Ci się sama liczy. W Twoim przypadku, jeśli masz siatkę, ja wiem, 12-kilogramową, no to jeszcze, jeszcze to powinno być w mniejszych proporcjach. Lepiej zrobić mniej, domieszać później, nie wiem, co 10 nawet miałbyś mieszać, sprawdzić to sobie, ile to starczy, niż yy, marnować tą zanętę. Dlaczego? Dlatego, że za, zanęta po prostu kosztuje na przykład 800, oddajmy na to 800 zł. Wyrzucenie połowy oznacza, że wyrzucasz 400. A zwróć uwagę, że jadąc na Czechy płacisz 100 za wejście. Same karpie nie są super płatne, bo mogę Ci powiedzieć, że max 4000 jestem w stanie na karpiach wyciągnąć z pełną siatką. 40 kilogramową, a robiłem takie eksperymenty, to jest też takie wyzwanie, które podjąłem i będzie to też w kolejnym odcinku, gdzie podejmę wyzwanie zapełnianie siatki na danym jeziorze konkretną jedną jedyną rybą w ciągu jednej jakby tej doby w grze, ale to jest inna sprawa. Także tak jak mówię, nie wykorzystasz tej zanęty i stracisz. Dobra, tyle jeśli chodzi o ekwipunek. Nie ma co dalej tutaj się za bardzo rozdrabniać. Tu masz napisane licencje i możesz je sobie sprawdzić. Czyli zaawansowana Texas, bardzo ważna rzecz. Licencja zaawansowana, którą kupujesz, jest ważna 24 godziny czasu realnego. Czyli jeśli ją kupujesz dzisiaj, tam o tej godzinie, którą mamy teraz, której oglądasz, to za 24 godziny ona wygaśnie w czasie czasu realnego, i w tym czasie, mając tą licencję zaawansowaną, możesz sobie wchodzić i, i wychodzić dowolnie na to jezioro i cały czas tą licencję posiadasz. To nie jest licencja na czas w grze, na dobę w grze. Kolejna rzecz to jest sklep, i tutaj zdradzę ci protip i kolejną. Rzecz, z którą widzę, że macie problem. Yy, I wiele osób nawet yy, myślało, że komputer im laguje, że jest jakiś błąd gry. A tuż moi drodzy, to nie jest żaden błąd. Yy, nikt na to pewnie jeszcze nie zwrócił uwagi. Wyobraźcie sobie taką rzecz, że kiedy wchodzicie w sklep, no nie wiem, przykładowo zanęty, bo to będzie naj... przynęty, bo tak najłatwiej mi jest pokazać. Zobacz, masz wszystkie przynęty, oczywiście w zależności od poziomu, który posiadasz. Ja na poziomie 25 mam dotąd. Oczywiście to, co masz zakupione, tu Ci się pokazuje takim, takim zielonym, w lewym górnym rogu jest taki zielony trójkącik, pokazuje, że to masz. To jest na pewno spore ułatwienie. Ale musisz dać sobie sprawę, i to też przyrównajmy do świata realnego, że ten sklep to jest taki sklep, jakbyś, no nie wiem, w świecie realnym, gdzieś niedaleko swojego domu, miejsca zamieszkania miał sklep wędkarski. Idziesz tam do sklepu wędkarskiego, kupujesz zanęty, wszystko, co potrzebujesz. I jedziesz z tym na ryby. W momencie, kiedy jesteś nad wodą, wchodząc w ten sklep, są dwie rzeczy. Po pierwsze, będziesz miał tylko 5 zanęt dostępnych, i tutaj wiele osób myśli, co tu się dzieje, To jest jakiś Bóg, dlaczego więcej zanęt jest niedostępnych, coś się popsuło. albo się boją, że im poziom opadł. Tak samo, wchodząc w wędki, wędki są niedostępne i tak dalej. Ale większość z Was pewnie nie zwróciło na to uwagi, że sklep, kiedy jesteś nad wodą, te ceny w tym sklepie są. Praktycznie dwa razy wyższe, nie do końca dwa razy, ale o wiele wyższe, niż w tym sklepie, w którym jesteśmy teraz, kiedy jesteś jeszcze nie nad wodą, kiedy jesteś na mapie globalnej. Jak to przerównać do świata realnego? Tak jak mówiłem, sklep ten, w którym, jesteś, w którym jesteśmy teraz, kiedy nie jesteś nad wodą, to jest ten sklep wędkarski, w którym byś kupował żyw, wszystkie możliwe żywce czy przynęty. Natomiast kiedy już jesteś nad wodą i wchodzisz w zakładkę sklep, to jest tak, jakbyś był, wszedł do sklepu nad wodą. Czy jakby tam jaka, jakiś pan Franek, Zenek czy Heniu otworzyli sobie sklep z zanętami i by stwierdzili, ja tu na miejscu sprzedaję zanęty wędkarzom i ja będę brał dwa razy więcej pieniędzy, bo mi się należy, bo, mi, bo sprzedaję na miejscu, bo jest wygodniej. Także kupując nad wodą przepłacasz dwukrotnie czasami. Ale połowę rzeczy jest niedostępna, czy znaczy nawet nie połowa, bo masz dostępne, tak jak mówię, tylko trzy tak naprawdę, czy cztery yy, zanęty kołowrotki, żyłki, wędki. To w ogóle zapomnij, że będąc nad sklepem, kupisz, nad wodą kupisz, no nie, no nie kupisz. Także też dobrze przemyśl swoje zakupy, yy, zakup yy, yy, tych wszystkich zanęt, zanim udasz się nad wodę, bo później, tak jak mówię, nad wodą tak naprawdę kupić już tego nie możesz. Co do wędek, co do kołowrotków, nie będę tutaj się rozwodził i żyłek, bo to jest temat na osobny odcinek o konfiguracji. Natomiast zobacz, tak jak mówiłem, siatki. To jest bardzo ważna informacja, co Ci powiem. Bo jest coś takiego jak siatki i struny. To może w ogóle tak sobie klikniemy. Czym to się różni? Struny, jak widzisz, masz tutaj na przykład masz siatkę. Czekajcie, może nie chciałbym... Dobrze, są za, za pieniążki te bez bitcoinów. Tu masz siatkę na ryby 7-kilogramową. A tutaj struna już jest na tym samym poziomie. Nie, przepraszam, to jest na szóstym poziomie. 10 kg. Nie kupowałem strun i nie polecam kupowania strun. Znaczy, jak bardzo chcesz, to i kupuj, ale różni się to jedną, jedną bardzo ważną rzeczą. Jeżeli masz siatkę, to, to jest tak, jakby no, łowisz ryby, wrzucasz je do siatki. Nagle okazuje się, że złowiłeś, już siatka jest pełna ale w tym momencie łowisz naprawdę zajebistą rybę, medalową, dobrze płatną, no to wiadomo, że nie możesz jej włożyć do siatki, no bo już jest pełna siatka, ale możesz z tej siatki wypuścić jakąś rybę, jakieś pizderytko, jakąś wzdręgę, która ci przeszkadza i włożyć tą właściwą rybę, to miejsce. W przypadku tych strun, jeżeli już rybę na to nadziejesz, nie możesz jakby z tej struny wypuścić tych ryb, Także strunci nie polecam, polecam ci siatki. Jak to wygląda właśnie z siatkami, co mówiłem wcześniej? Na dzień dobry masz 2 kg, czyli 2 kg ryb, do niej możesz zamontować. Wiem, że jest to upierdliwe, więc jak najszybciej trzeba kupić drugą, należy na drugim etapie cię na to stać, na drugim poziomie kupujesz 4 um, kg, tak szczerze, nie polecam. Tu masz niby obciążenie 14 kg. Ale nie polecam ci kupowanie za te bitcoiny. Dlaczego? No oczywiście, jeżeli ktoś ma konto premium, może sobie szaleć. Ehm, o to też generalnie twórcom gry chodzi. Ehm, I mają do tego pełne prawo, bo gra jest za darmo, więc jakby, no tutaj ja na ten temat nie dyskutuję. Ale mówimy, omawiamy wersję całkowicie darmową, więc skupiam się na wersji darmowej. Powiem ci, jak ja to zrobiłem, co pomogło mi się bardzo szybko rozwinąć. Miałem siatkę 2 kg, kupiłem 4 kg, wszystko oczywiście robiłem to na samotnej gwieździe. Swój rozwój. Później oczywiście, że, że 7 kg siatkę zgadza się. Później miałem siatkę 12 kg, No bo na początku to jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej móc nawkładać. Natomiast później kupiłem siatkę 25 kg, na której bardzo, bardzo długo łowiłem, dopóki nie osiągnąłem poziomu. Zaraz wam powiem, którego. Mm. Już zapomniałem, o, tu mam 40. Dobrze, o tej siatce mówimy. Teraz mam tą siatkę, czyli jak osiągnąłem poziom 23, czekałem, czekałem, kupiłem siatkę 40 kg. Co oznacza, że nie kupiłem tej siatki po drodze, dostępnej od 20 poziomu, bo po pierwsze uważałem, że między 20 a 23 poziomem jest zbyt mała różnica, po drugie szkoda kasy, a po trzecie no między 25 kg siatką, którą masz, a 30 no to jest bardzo mała różnica. W tej chwili posiadam, tak jak mówię, siatkę 40-kgą, czekam jak najbardziej, aż będę mieć 26 poziom, czy już niedługo i będę mógł kupić siatkę 70kg, aczkolwiek nie wiem czy przypadkiem się nie wstrzymam, nie poczekam do 28 poziomu i wtedy od razu kupię 90 kg. Także to taka moja ciekawostka do ciebie, nie kupuj zawsze wszystkiego co się odblokowuje z danym poziomem, bo tracisz na to pieniądze, nie? Czyli siatka od struny różni się tym, że z siatki możesz ryby wypuścić, a ze struny nie. I tu masz widzisz pudełka na przynęty, czyli to o czym mówiłem, że dzięki temu masz większą pojemność plecaka. Miałem na początku, chyba na piątym etapie, to kupione, że jedna żyłka, 5 przynęt. Tego z tego co pamiętam nie kupowałem. Zresztą zwróć uwagę, masz wyższy poziom, a tu nagle się okazuje, że mniej przynęt. Ale tu możesz też włożyć składniki zanęty. Więc jeżeli chcesz, oczywiście brakuje ci miejsca w plecaku, bo tutaj w tym pierwszym nie masz składników zanęty. Ja wtedy jeszcze nie miałem wędki fedrowej, więc dlatego gruntowej tak zwanej. Nie? Dlatego też mi to nie było potrzebne. Dalej kupowałem oczywiście. Kupowałem na 10 przynęt w 16 levelu. W tej chwili posiadam, jak widzisz, kupione pudełko drugie. Które mieści 25 przynęt, jedną żyłkę. No niestety nie mieści zanęt, więc nie wiem, czy przypadkiem coś nie zmienię. Hmm. Ale na razie się nad tym nie zastanawiam. Myślę, że na 26 poziomie. Aha, nie kupię plecaka, bo to jest za bitcoiny. Bitcoinów nie będziemy wydawali. Czy na razie nie mam nic do dyspozycji, nie kupuję. To, co mam mieć w zupełności, wystarcza. I tutaj, też jest właśnie cały czas powtarzam w kółko to samo. Nie kupuj cały czas, bo coś ci się odblokowało. Yy, zastanawiaj się, na ile to wykorzystasz. Zobacz, mając tyle tutaj rzeczy, gdzie mi się poziomy odblokowywały, miałem pierwsze pudełko, pierwszą torbę kupioną, później dopiero kupiłem to, to pudełko. No i w tej chwili mam to. Na razie, jak widzisz, nie zmieniam, mimo że tutaj już mam do dyspozycji, nie wykorzystam tego. Zresztą składniki, zanęty noszę ze sobą dwie, dwa i nie potrzebujesz siedmiu. Do plecaka włożyć, jeżeli idziesz na karpie, maksymalnie dwie zanęty ci wystarczą. Zresztą, nawet na potencjalnym levelu, tak naprawdę zanęty dodatki, to zobacz tak naprawdę no nie wiem, musiałbyś mieć kurczę, zakładając mój, mój level, który mam, dwudziesty któryś, to zobacz, mam kupioną Universal Mixture, coś kupiłem to, to mam dwie, no i trzecie chyba kupiłem, no i to, to najtańsze też kupiłem. I Gdzieś kupiłem chyba któryś z tych y, takich olejków na karpie, chyba chyba ten, tak, bo za zwykłe pieniądze, tutaj jest zaznaczone, widzisz, jest zaznaczone z takim domkiem, więc ten mam kupiony, żeby dodać. Nic więcej nie kupowałem, także też nie potrzebujesz nie wiadomo ilu, jakiś tam e, składnik, składników zanęt, żeby, żeby to zrobić. Natomiast pokrowce na wędziska to są właśnie te torby. Na początku masz na jedną wędkę, co mówiłem wcześniej, i na trzecim poziomie pyk, kupujesz drugą. I zobacz. E, ja w tej chwili e, mam pokrowiec ten na cztery wędki, ale prawdopodobnie miałem oczywiście na trzy również. Tak, miałem na pewno. Czyli najpierw miałem na dwie wędki, które kupiłem, później kupiłem na trzy wędki e, i teraz mam na cztery. Natomiast zobacz, mógłbym kupić pokrowiec na pięć wędek, ale co mówiłem wcześniej, wiem, że nie wykorzystam, to jest 9 tysięcy, gdzie ja mam w sumie tylko 14 tysięcy pieniążków, więc uważam, że wydawanie 9 tysięcy na pięć wędek na pokrowiec jest bez sensu, bo i tak mam stojak na wędki, gdzie zmieszczę dwie plus 1 trzecia do ręki, więc ewentualnie można się zamieniać. To już to, jest to o co mówiłem, więc nie wracamy. Kamizelki, oczywiście kamizelkę kupiłem. Najpierw kupiłem, bo 200 dolarów stwierdziłem, że tam złotych dolarów, stwierdziłem, że to nie jest jakieś drogie, więc jak najbardziej kupiłem sobie kamizelkę, która dodatkowo jedną żyłkę mieści i 5 przynęt. W tej chwili widzisz, posiadam Tom, gdzie mieści 2 żyłki i 7 yy, przynęt, ale już za 6000 nie kupiłbym y, kamizelki na 15 przynęt, bo i tak mam, y, mam do, do przynęt y, pudełko. Także widzisz, no to jest kwestia takiego y, jakby myślenia, liczenia. Podpórki na wędki. Pierwszą podpórkę, jaką kupiłem, to oczywiście było na poziomie szóstym. Ona ma tutaj złe zdjęcie, bo to jest taka podwójna podpórka na jedną wędkę, w sensie, że ta wędka ładnie poziomo leży. I polecam Ci tą podpórkę. Długo z niej korzystałem, bardzo fajna, polecam. Natomiast jeśli chodzi o podpórkę od poziomu 12... A nie, przepraszam, bo ona... A ja ją... Właśnie chyba wiecie co, utopiłem pieniądze z tych bitcoinów. Znaczy, bo bitcoiny dostajesz za realizację misji, no ale przyznam się, że 25 tych bitcoinów straciłem kupując tą gównianą podpórkę. I szczerze, to niby kusi, bo masz te bitcoiny, spełniasz te misję, zobacz, dlatego tylko mam 10 bitcoinów. Spełniasz te misje, zbierasz te bitcoiny, ale tak naprawdę tutaj był mój błąd, że kupiłem tą gównianą podpórkę, której ci nie polecam. Ona niby jest na dwie wędki, ale niestety, niestety te wędki są pod kątem pionowo, żyłka się naciąga i generalnie nie leżą płasko, tak jak tutaj na tej podpórce, którą mam. I to też był mój błąd, do którego się przyznaję. Jest błąd, który widzę, że wiele osób popełnia że mając 12 poziom poszarpałem się na, wędkę, na podpórkę na dwie wędki, zamiast po prostu poczekać do poziomu 14 i kupić już tą podpórkę, którą mam. Zobacz, w tej chwili mam dostępne inne podpórki, nawet na trzy wędki. Przykładowo to, no nie, no nie mam bitcoinów, ale um, no mógłbym kupić inne podpórki, natomiast ich nie kupuję, bo im nie ufam. Nie wiem, jak ta wędka będzie na nich leżeć. Nie jest to tutaj dokładnie pokazane. Jedyna, na którą czekam, to czekam na 40 poziom, 42, żeby kupić właśnie. O nie, no niestety 45, bo nie mówimy o bitcoinach. Czekam na 45 poziom, żeby kupić na trzy wędki. Tą oto bajerancką podpórkę. A póki co on no na dwie, ta idealnie się sprawdza. Trzecia w ręce, więc jest ok. Tyle jeśli chodzi tutaj o, o dodatki, wyposażenie sprzęt wędkarski. Tu Ci zdradzam kolejnego protipa, kolejną rzecz, o której mało kto wie. Sam to też odkryłem, moi drodzy. Jeżeli dotrwałeś, dotrwałaś do tego momentu, to oczywiście napisz w komentarzu haczyk, bo dotyczy temat haczyka, więc napisz mi komentarz haczyk, to będę wiedział, że, że dotrwałeś, że ten poradnik jest ciekawy. Wybierz sobie haczyki, haczyki zwykłe, może inaczej. Im większy numer, tym ten haczyk jest mniejszy w tym przypadku. Więc mówimy o tym takim typowo: łamane na 10 to jest najmniejszy z możliwych haczyków. Już ósemka będzie większa, wiadomo, dwójka to będzie jeszcze większa. Zresztą no, niby to widać, ale nie każdy to odkrywa. Natomiast w przypadku haczyków tych 1 przez 0, 2 przez 0, no to jest to w drugą stronę. Jedynka jest mniejsza od dwójki, a trójka jest większa od dwójki. I co jest tutaj takie ciekawe? I tu jest pierwszy moment, w którym warto. Kochani, wydać bitcoiny. Są takie haczyki bezzadziorowe. Wszystkie niestety dostępne za bitcoiny, no ale na szczęście za jednego bitcoina tyle możesz przeznaczyć, kupując parę haczyków. A dlaczego warto je kupić, a nie zwykłe? To teraz e, Cię zaskoczę. Nie wiem, czy wiesz, ale kiedy założysz na każdą wędkę bezzadziorowe haczyki, łowiąc na te haczyki rybę. Będziesz mieć więcej punktów doświadczenia, co często w grze przy złowieniu ryby ci to pokaże. Możesz przetestować tę metodę. Łowić na zwykłym haczyku, będziesz miał yy, po złowieniu ryby takie napisane, że tam na przykład zdobyłeś 10 punktów doświadczenia i prawdopodobnie będzie strzałeczka w lewą stronę na kolor czerwony się paliła. Jeśli założysz ten haczyk, będzie napisane, zdobyłeś tyle i tyle punktów doświadczenia, no nie da się tego porównać, bo jakby nie jestem w stanie co do grama idealnie takiej samej ryby złowić. Więc co do jakby tych punktów doświadczenia nie zrobię ci tabelki, tego nie pokażę. Natomiast zakładając haczyk bezzadziorowy będzie na pewno tych punktów doświadczenia więcej, a strzałeczka będzie zielona, skierowana w prawą stronę, oznaczająca, że dostajesz więcej punktów. I jeszcze kolejny protip. Jeśli przykładowo rybę taką jak sum, to dotyczy oczywiście każdej innej ryby, ale też odkryłem to na przyłowieniu suma, bo rzuciłem sobie dwie gruntówki na łowieniu suma i rzuciłem tak samo wędkę na spławik na łowienie suma. I wyobraź sobie, że kiedy złowiłem, tak samo dotyczy to oczywiście szczupaka i tak dalej, tylko że w przypadku żywcy się nie opłaca to, ale suma robiłem taki eksperyment. Kiedy złowiłem suma na wędce na spławik. Na bezzadziornym haczyku dostałem dwie strzałeczki w prawo, co ja to rozumiem, że jeszcze więcej dostałem tych punktów XP w prezencie za złowienie ryby. Prawdopodobnie jeden za y, haczyk bezzadziorowy, a drugi za to, że złowiłem w trudniejszy sposób, bo trudniejszą do złowienia wędką. No taka ciekawostka. Także pamiętaj, wybierz sobie haczyki bezzadziorowe, dzięki temu będziesz mieć więcej wbijania XP. Swoją drogą będzie taki kolejny poradnik, jak szybko wbić XP i szybko zarobić pieniądze. O tym w innym odcinku, tu już zbliżamy się do końca, bo mówimy o samych podstawach. Spławiki, no niby spławik spławikowi nierówny. Oczywiście w tym przypadku tak jest. Polecam ci spławik cygaro, koniecznie. Oczywiście spławik owalny jak najbardziej też ci się przyda. Ja go gdzieś mam, aha tu mam, smukły. Natomiast dlaczego spławik cygaro? Bo jest on ciężki, jest tu napisane waga pływająca max ciężki. Często, jeżeli będziesz konfigurować wędkę, to, to będzie też w innym odcinku, no ale często y, zakładać przynętę, y, będziesz zakładać przynętę na wędkę, napisze taki komunikat, y, że ta przynęta jest zbyt ciężka, spławik może zatonąć. Oznacza to, że po prostu potrzebujesz ciężki spławik i wtedy na niego zakładasz ciężką przynętę i spławik nie zatonie, widzisz go. Poza tym, mając ciężki spławik, możesz nim rzucić o wiele dalej niż spławikiem, Lekkim. Mówimy oczywiście o, o typowo rzeczy na, na spławik. Jeśli chodzi o sygnalizatory, to masz na gruntówki. Tak, widzisz, ja mam kupione te zielone, dobrze mi się sprawdzają, chyba jakieś tam żółte też mam. Gdzieś nie mam bardzo wysokiej chyba, nie wiem, tak szczerze, szczerze, to już sobie wybierz. Ciężarki to ci się przydadzą do tego, że jeżeli byś złożył wędkę feder, czyli gruntową, jak widzisz, mam 50 gramowe ciężarki. I składając taką wędkę feder, którą rzucasz na grunt, nie zawsze rzucasz z koszyczkiem. Ja to tak na przykład sobie eksperymentuję. I przykładowo jadąc na Czechy, stosowałem gruntową wędkę w taki sposób, że łowiłem karpie z koszyczkiem. Czy wtedy koszyczek jest twoim ciężarkiem, tak? Bo w nim jest zanęta. I w ten sposób łowiłem karpie. W przypadku karpi faktycznie to się sprawdzało, żeby była zanęta. Bo brały znacznie częściej niż... Wrzucałbym bez zanęty z tym bodajże ciężarkiem, tak? Natomiast, będąc też w Czechach, łowiłem liny. I wtedy łowić liny nie ma sensu dawać zanęty, tak mi się bynajmniej wydaje, więc dawałem ciężarek. Więc jeżeli nie chcesz też mieć zanęty, ciężarek jest po to, żeby ta gruntowa wędka też mogła być rzucona dalej. Po prostu. Co tu dalej? No, tam nie będę ciężarków omawiał. Tu masz właśnie te koszyczki zanętowe. Ja mam kupione oba, aczkolwiek y, korzystam z tych y, 30-gramowych. Korzystam z tych 30-gramowych, bo te koszyczki 45-gramowe, które kupiłem, mam je, ale nie, nie korzystam z nich, po prostu więcej zanęty do nich wchodzi. Nie zauważyłem póki co większej różnicy między 30 a 45-gramowej. A tak jak mówię w sensie skuteczności, tak, że rzucając koszyczkiem 30-gramowym ryby naprawdę fajnie biorą, jest zanęcone, a, a większy koszyczek tak jakby więcej schodzi tej, tej karmy i, i, i to nie ma, nie ma większego sensu. Przypony jak najbardziej Ci się przydadzą, żeby sobie jakiś wybrać, tylko też wybierz wytrzymałość, żeby była zgodna z wędką, z kołowrotkiem i z żyłką, ale to mówię, to jest temat, temat konfiguracji wędki. Następnie masz przynęty sztuczne, czyli na spinning, na wędki spinningowe Polecam Ci te dwie blachy, wahadłówki, Oczywiście w zależności, jaki masz poziom. Oczywiście ja mam w tej chwili już 14-gramowe, ale no, od czegoś musisz zacząć na małym etapie. Ta mi się też sprawdziła, wahałutka. Co jest bardzo ciekawe, że w słoneczne dni na szczupaka, szczególnie, bo są takie dwie teorie, które też odkryłem, że często rzucałem tymi, tymi, tymi blachami i na przykład ryby nie brały. I nie rozumiem tego dlaczego. Albo brała dana konkretna ryba. I doszedłem do tego w końcu, na czym to polega. Czym się różnią te dwie blachy? E, otóż, jeżeli masz dzień słoneczny i ładnie świeci słońce, to widzisz w tej pogodzie, kiedy idziesz na, na nad staw, tak? Prognoza pogody jest. Kiedy jest czas słoneczny, kiedy ładnie świeci słońce, to sprawdza się e, blacha srebrna, bo po prostu słońce się od niej jakby odbija, nie wiem, wtedy bardzo chętnie biorą rybki. I też zauważyłem, że najczęściej jednak na blachę srebrną biorą szczupaki. Dlaczego nie wiem, ale zauważyłem, że. Jeżeli Ty wiesz, to oczywiście możesz napisać w komentarzu. Ale zauważyłem, że na blachę srebrną najchętniej biorą szczupaki. Blacha złota jest najlepiej sprawdzająca się wtedy, kiedy na przykład jest pochmurno, bo wiadomo, że złoty mimo wszystko się bardziej mieni. Czemu tak jest? Nie wiem, ale tak to odkryłem. Natomiast i tak nie zmienia faktu, że według mnie najlepszą blachą, jak jestem najbardziej zadowolony, są oczywiście tutaj te jigi, główka i głowa, te jig, mi się to kompletnie nie sprawdzało, wiecie, tak samo jak jest jig basowy, to, no nie wiem, może ty masz lepsze doświadczenia, a łowiłem bardzo dużo basów, szczególnie basów plamistych, blasów plamistych nałowiłem bardzo wiele, bardzo wiele na spinning, co jest bardzo fajną metodą. Mam kupiony ten bas, ale mi się, Jig bazowy, ale natomiast mi się to kompletnie nie sprawdza. Mnie to denerwuje, nie umiem na tym łowić. Natomiast, co jest bardzo fajną, jeszcze tutaj yy, obrotówką. No wiadomo, na danym poziomie, a to jest nawet za te za te yy, Bitcoiny, a chcę znaleźć oczywiście za coś, co możesz sobie kupić. Widzisz tu dalej, potem blachy masz już cięższe. Oczywiście cięższa blacha to większa ryba, natomiast musisz zwracać uwagę, właśnie musisz zwracać uwagę przy zakupie blachy, w swojej wędce masz napisane, jaki może być ciężar wyrzutu. To jest zaznaczone, ja ci dokładnie pokażę, bo to nie jest takich opiup, widzisz, wędka spinningowa. Pierwsza lepsza, bo prawdopodobnie taką masz. CW to jest ciężar wyrzutu, czyli tutaj możesz zamontować blachę od 5 do 18 gram. Czyli mając po pierwsze, pierwszą wędkę, czy kupując kolejną, no tutaj już widzisz ciężar wyrzutu jest od 2 do 9 g. Tak. Także też musisz sobie zdać z tego sprawę, że tu, tu masz od 7 do 20. Czyli nie jesteś w stanie na tą wędkę, znaczy teoretycznie założysz, ale praktycznie wędka będzie się niszczyła i będziesz musiał ją szybko naprawiać, albo w ogóle się złamie. Więc no nie ma to sensu. Eee, także zwracaj na to uwagę przy kupowaniu wędki. Oczywiście, to jest, mówię, kwestia konfiguracji wędki to jest inny temat, ale a propos blachy, zwracaj uwagę na CW. CW, czyli ciężar wyrzutu, taki skrót, od 5 do 12, czyli wtedy wiesz, że przynęty sztuczne, że możesz kupić każdą blachę, która jest tam powiedzmy od 5 do 12, no czyli nie możesz kupić większej niż 12. A ja ci właśnie chcę pokazać blachę, którą korzystam, z której jestem zadowolony, która mi się do tej pory najlepiej sprawdza. To jest, kochani, blacha. Taka kolorowa, ale ona ma 14 gram. Ona ma 14 gram. Jak widzisz, te blachy też korzystam z nich. Nawet mam je na magazynie. Już mają 14 gram, więc z, nim, z nich korzystam. Nie kupuję cięższej blachy. Jedną nawet posiadam. Ale nie kupuję, nie kupuję dlatego, że no po prostu moja wędka by tego nie wytrzymała. Muszę większą wędkę kupić, na co zbieram oczywiście pieniążki. Bo jeszcze żeby kupić wędkę, żeby kupić kołowrotek, też chcę jeszcze odpowiedni level wbić, żeby już mieć pieniążki, póki co męczę do, do oporu te wędki, które mam. Obrotówka 14 gram. To jest bardzo świetna rzecz, na którą bardzo dobrze biorą ryby, czy to szczupaki, przede wszystkim basy, te plamiste. Świetnie na nią biorą, fajnie się ona mi sprawdza, ale mówię, jeżeli masz wędkę, która, która ma wytrzymałość ciężar wyrzutu do, do 12 kilogram, do, no, kilogramów, do 12 gram, to w żaden sposób tego nie zakładaj, bo wędka będzie się mocno psuła, będziesz musieć naprawiać wędkę. Ja też jestem no i zanęty. Zaraz Ci też jeszcze coś powiem a propos naprawiania wędki, ale żeby tak nie skakać po tematach, bo już tu dochodzimy do końca. Yy, mamy, za, yy, mamy przynęty naturalne, przepraszam, przepraszam, przynęty naturalne, to, co ci powiedziałem wcześniej, powtórzę jeszcze raz, żebyś to zapamiętał, zapamiętała, że w sklepie przynęty możesz kupić globalnym wszystkie, tak jak masz od poziomu, natomiast jeżeli już klikniesz to w grze nad jeziorem, to niestety będziesz mieć prawdopodobnie tylko te 5 przynęt dostępnych. Tu chyba nawet psiej karmy nie będzie, tylko będą kulki ciasta. Wsią karmę na przykład polecam na Basa. Szczerze pęczak mi się jakoś specjalnie nie sprawdził, mimo że płocie są tam na, w Czechach, gdzie jeżdżę. Hmm. Co do żywcy Shinner i małych żywcy, to uważam, że one są bardzo drogie. I no nie opłaca się w taki sposób łowić czupaka. lepiej jest łowić po prostu na spinning. Czy to basa... Oczywiście łowiłem basy plamiste również na grunt i to, te, to też będzie w następnym odcinku. Natomiast zobaczysz takie podsumowanie. Rak krojony, bardzo fajna rzecz, sprawdziła mi się zarówno na, na basa plamistego, na suma jak i na lina i widzisz tutaj są takie czasem sytuacje że na przykład tu klikasz na raka krojonego a tutaj nie jest napisane że złowisz na to lina więc takie też protipy ci powiem w następnym odcinku co na co bierze a co na co nie bierze są też takie tutaj sytuacje na przykład te larwy turkucia bardzo ładnie basy biorą zobaczcie to jest też taka ciekawostka larwy turkucia są niby na suma i oczywiście zgadza się sum na nie bardzo ładnie bierze Szczególnie na tej, na tej pierwszej mapce, tak? Natomiast to nie jest prawdą, że tylko sum na to bierze, bo również bardzo dobrze na to bierze bas plamisty i to taki naprawdę konkretny prawie pod kilogram. Także w ogóle jest to dla mnie bezsensem totalnym, tego nie mogę zrozumieć, bo też jeździłem na Karpie, że trzeba mieć 34 poziom, żeby, nie wiem, groszek i kukurydza. Gra często chwali, że najlepsza przynęta na Karpia to jest groszek i kukurydza. W świecie realnym faktycznie kukurydza jest dobrym. Dobrą zanętą na karpia, natomiast jest to jakiegoś poziomu kuriozalnego, gdzie tutaj myślę, że zupełnie inne jakieś yy, yy, zanęty mogłyby, mogłyby się sprawdzić. Co jest ciekawe, właśnie to też już powiem jako protip: ani to mięso szczerzuj, ani mały kawałek ryby, czy średni kawałek ryby mi się to osobiście nie sprawdza, nic mi jeszcze na to nie wzięło. Ani sum, gdzie rzucam, mam miejscówki na suma. Nie wiem, nie wiem, nie znam się, nie orientuję, zarobiony jestem. Zanęty, no to już tutaj tłumaczyłem. Pamiętaj tylko o tym przy mieszaniu zanęt, żeby korzystać z tej opcji, a którą Ci pokażę w następnym odcinku, a nie przenosić, nie marnować zanęty. I to tyle, no bo łodzie, z Łodzi na razie nie będziesz korzystać, bo to jak widzisz wszystko jest za te bitcoiny albo za gotówkę, na którą Cię nie stać, no bo to jest 20 tysięcy. Zresztą nie wydaje, mi, znaczy nie wydaje mi się, żeby to było na razie potrzebne. Zakładka licencje, to tak jak widzisz, masz te licencje, które możesz kupić. Ee, rozbudowanie magazynu nie ma według mnie sensu, aczkolwiek markery, bardzo fajna rzecz, to są markery i to możesz sobie dokupić za, za te takie bitcoiny, więc warto, zbieraj, zbieraj bitcoiny i według mnie y, możesz dokupić. No może już zbierasz tyle, że po prostu Kupisz sobie od razu duży pakiet. Co to są markery? Za chwilkę ci to też pokażę. Eee, wymiana bitcoinów nie korzystaj z tego. Nie korzystaj z wymiany bitcoinów. Eee, bitcoiny zbieraj. Eee, bitcoiny zbierasz zawsze na za misję. Misję mamy tutaj. Eee, tylko nie korzystaj znowu ze wszystkich misji, bo są misje na jakichś innych, na przykład Emerald i tak dalej. Jeżeli ty nie masz pieniędzy, żeby na to jezioro się udać, to nie rób na siłę misji. Eee, rób misje te, które. Ci się gdzieś po, pokazują i uwierz mi, bardzo dużo fajnych misji możesz wykonać na tym pierwszym jeziorze, tak, darmowym. To może być misja, że złów tam 20, 250 basów, na przykład plamistych, tak, czy małych ryb, czy nocna zmiana, czyli no, łowiąc w nocy. Dostajesz latarkę w prezencie. Robiąc misję, oczywiście zobacz, oprócz nagrody w postaci bitcoina, nagrody finansowej, dostajesz również jakąś nagrodę. W tym przypadku proponują mi fluoro carbon, ale ja tam nie pójdę, bo nie chcę tracić pieniędzy na tą miejscówkę. Także z jednej strony wykonuj misję, a z drugiej strony nie, 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 nie idź tak na siłę w misję. Zobacz, to są misje, które mam ukończone. Zbliż się do zaznaczonego punktu. Wykonaj rzut do podanego miejsca. Złów jedną rybę. To oczywiście są te misje topowo początkowe, ale yy, zarzuć przynięte obok liści Lili. No, masa dziwnych misji, których byś się czasem nie spodziewał, i to jest też to, co ci mówię, jak sobie wejdziemy w mój ekwipunek. Yy, w plecak znaczy się. To zdziwisz się, co ja tu mam: kłębek żyłek wędkarskich i chwast. Bo okazuje się, że jeśli zbierzesz 5 kłębków żyłek, możesz łowić e, szalono okiego bufalo. Natomiast właśnie a propos samego bufalo, nie polecam ci go łowić, bo jest mówię, mało, mało opłacalny raz dla przyjemności czy do wykonania misji możesz, natomiast nie w sensie zarobkowym. Ale o tym, jak szybko się rozwinąć, jak szybko zarobić. E, mm, to nagram osobny odcinek, w którym krok po kroku Ci wszystko powiem. następnym odcinku również będzie druga część tego poradnika dla początkujących, w którym już Ci pokażę jak to wygląda nad wodą, jak rzucać precyzyjnie, jak łowić na spinning, jak oczywiście ustawić wędkę, jak kupić wędkę, żeby ona do siebie pasowała, czyli te wszystkie rzeczy związane stricte z pobytem nad wodą. Ci dokładnie w następnym odcinku powiem. A to tyle na dzisiaj. Jeżeli się podobało, to będzie mi miło. Jeśli zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, napisz, yy, czy te porady były dla ciebie pomocne. I do zobaczenia w następnym odcinku, w drugiej części, w której będzie, tak jak mówię, więcej z nad jeziora, już z nad wody, więcej więcej praktyki, więcej fajnych miejscówek. No oczywiście w kolejnym, jeszcze kolejnym odcinku, gdzie o samotnej gwieździe bardzo dużo ci protypów zdradzę. Do zobaczenia cię. Trzymaj się. Wspaniałego dnia. Pa, pa, pa.